Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Zazwyczaj spotykamy się w nieco innych okolicznościach, bo widzimy się albo na torze, albo na siłowni, albo podczas innego rodzaju aktywnościach fizycznych. A dzisiaj zabrałam Was do mnie do kuchni. Co prawda, przyznam się szczerze, że nie byłam tutaj często, ze względu na wyścigi, które determinują całe moje życie i cały czas wolny. Ale dzisiaj zrobię dla Was takie proste danie, które przyrządzam sobie, jeżeli już jestem u siebie tutaj w Krakowie w domu. Przyrządzę takie jedno moje najprostsze danie, w sumie moje ulubione, które nie wymaga za dużo wysiłku, za dużo czasu, a jest dobre, zdrowe i smaczne. Przyrządzę dla Was indyka z warzywami sezonowymi, czyli z brokułami i z kalafiorem. I to będzie podane dodatkowo z ryżem. A co by witamin było wystarczająco, to jeszcze taka lekka sałatka z ogórka i pomidora. To zaczniemy od pokrojenia indyka w takie małe paseczki. Jak mam mniej pokrojony, to jem szybciej. A to jest też taki mój problem, że generalnie jem bardzo, bardzo wolno. Mama na mnie strasznie narzekała, że nie może ze mną siedzieć przy stole, bo jak ja kończę jedzenie, to ona ma już zimne. Mimo, że wolno jem, to może dzięki temu szybciej jeżdżę autem. Także to jest taki plus. Indyk już pokrojony w drobne plasterki. Tak jak wcześniej mówiłam, nie będzie to indyk surowy, ale w towarzystwie delikatnych przypraw. Oregano, bazylia i odrobina pieprzu. Do smażenia nie używam niczego innego, tylko specjalnego oleju w sprayu, również przeznaczonego dla sportowców, który podobno zawiera 0 gram tłuszczu i jest bardzo, bardzo zdrowy i też nie wydaje nieprzyjemnych zapachów podczas smażenia. I na taką delikatnie rozgrzaną patelnię możemy wkładać naszego indyka. W międzyczasie, jak nasz indyk nam tutaj dochodzi i delikatnie się podsmaża, my możemy zająć się sałatką. Najpierw pokroimy pomidory. Tak, pomidor pokrojony, możemy go przełożyć teraz do miseczki. I teraz zajmiemy się pokrojeniem ogórka. Pomidory i ogórki mamy już w naszej miseczce. Możemy je teraz tylko delikatnie przemieszać i dodać odrobinę jogurtu naturalnego, greckiego. Odrobinę soli. Po czym oczywiście również mieszamy. To sałatka już gotowa. Indyk też już bardzo fajnie zarumieniony, dosmażony. Brokuły też zdecydowanie doszły. Należy już je wimować, żeby nie były zbyt miękkie. I ryż też jest w jak największym, najlepszym porządku. I w takim oto błyskawicznym tempie mamy nasze smaczne, zdrowe, pożywne danie gotowe. Możemy danie wyjmować na talerz. Z założenia nie liczę kalorii, ale nakładam sobie bardziej ilościowo, czy w zależności od zapotrzebowania, jakie czuję, że mój organizm w danej chwili ma. Czy jestem po jakimś cięższym treningu, czy może mam luźny dzień, kiedy nie ma potrzeby, żebym tak się opychała. I nasze proste, zdrowe danie sportowca gotowe.